trochę posypało śniegiem, trochę pomroziło i już rośliny leżą. Trzeba im troszeczkę pomóc, żeby się nie wyłamały i żeby szybko wróciły do swojego pierwotnego kształtu. Jesteśmy już po przymrozkach, liście zaczęły wreszcie spadywać z drzew, ale jeszcze wciąż tych liści jest, jak na prawie koniec listopada, dosyć dużo. Tak więc znowu wyruszyłam do ogrodu, żeby te liście zbierać. A pogoda zapowiada się naprawdę piękna, chociaż jak na razie jest jeszcze mroźno, ale niebo jest niebieskie i myślę, że będzie dzień piękny. Temperatura trochę będzie na plusie. Kosmosy, które w tym roku urosły w ogrodzie, naprawdę bardzo piękne, bardzo wysokie. Tutaj Państwo zobaczą, jak to wygląda. Wycinam, ponieważ one są brzydkie i po przymrozkach nie wyglądają już za ładnie. A ogród w listopadzie jest taki ciemny, pochmurny, gdy oczywiście te dni są pochmurne, bo gdy zaświeci słońce, to jest zupełnie inaczej. Więc żeby te brzydkie już rośliny jeszcze bardziej nie dodawały takiego ponurego charakteru w ogrodzie, ja te brzydsze rośliny oczywiście wycinam, przycinam, wykopuję, w zależności od tego, co to jest. Kosmosom postanowiłam w ziemi zostawić korzenie i zobaczę, co będzie się tutaj wiosną działo. Chociaż jest to oczywiście roślina jednoroczna, no proszę zobaczyć, jak wyglądają te kosmosy. Ogromnie wysokie. Miały no, niektóre 2 metry wysokości, jak nic. A zazwyczaj, jak sadziłam kosmos, to był roślinką taką raczej niską, a tutaj w tym roku miały warunki sprzyjające, naprawdę przepięknie wyrosły. Nie żałuję, bo kwiaty były śliczne, kwiatów było dużo, ale już pora uprzątnąć tutaj to miejsce. Tutaj rosną maliny, to jest malina poranna rosa. Te malinki ja zawsze wycinam dopiero wiosną. Proszę zobaczyć, tutaj pomimo, że były przymrozki, są jeszcze maliny, są jeszcze nawet maliny zielone. Jeśli zrobiłoby się trochę cieplej, no to jeszcze maliny by dojrzały. A tutaj są liście chrzany. Liście chrzany też nie wyglądają ładnie, absolutnie. Są brzydkie, więc też trzeba je stąd wyciąć, zabrać. Tu rośnie fenkuł dziki, prawdopodobnie jest to fenkuł. Fenkuł też zostawiam, ponieważ już tutaj u dołu fenkuł wyrastają młode, zielone, bardzo zdrowe pędy. Te pędy ja wykorzystuję jeszcze w kuchni. Natomiast te wysokie będę przycinała wiosną. A teraz
na kompostownik. A oczywiście tu jest donica z bluszczykiem, kurdybankiem. Ja sadzę ze względu na piękny wygląd, chociaż jest to chwast, ma przepiękne, zwisające, długie pędy. Kwitnie niebieskawo-fioletowo wiosną. Oczywiście bardzo zdrowe liście, które można wykorzystać do różnych potraw, między innymi do gulaszu, do rosołu. Tylko nie dodawać zbyt dużo, ponieważ smak jest bardzo wyrazisty, bardzo taki intensywny i mocny. Sznurki się troszkę poniszczyły, ale sznurki i tak się niszczą, więc zawsze wiosną wyplatam tutaj nowe. Zanim nasypię tutaj liście, trzeba najpierw zrobić porządek i oczywiście pousuwać chwasty, które urosły, a których już później jesienią tak nie usuwałam.